Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi Dym Cnopek. Niestety teraz muszę mówić dość cicho, bo moja żona jeszcze śpi. A dzisiaj jest spotkanie Kongresu Polonii Amerykańskiej. Jest w centrum polskie w Wisconsin. I to centrum niestety nie jest w Milwaukee. Jest w małym miasteczku. Niedaleko po granicach miasta, nazywa się Franklin. Można tam dojechać samochodem 25 minut od naszego mieszkania do tego centrum. Niestety nie mamy samochodu, więc muszę tam dostać się autobusem. W kilku innych filmikach powiedziałam, że nasza komunikacja miejska w Milwaukee jest okropna i teraz to udowodnię. No pokażę. Nie wiem, czy to widać, czy to widać teraz. No dobrze. Samochodem można tam dojechać 25 minut, autobusem to będzie prawie 3 godziny. Są 3 przesiadki i w ogóle nie można dostać się do samego miejsca. Można tylko dojechać do tego miejsca i to ten ikon jest dla taksi, nie będzie żadnego nie będzie żadnej taksówki. I ostatnie 3 kilometry muszę iść piechotą. To centrum polskie. To w ogóle bezsensowne, że 25 minut samochodem i prawie 3 godziny i nawet nie można dojechać do samego miejsca. Pokażę całość. Oto jest Milwaukee. No, może lepiej tak, to Milwaukee i tu jest Franklin i gdzieś tu jest, no nie, nie, tu jest Centrum Polski. Jeszcze nie wiadomo, co będzie na tym spotkaniu. Mam nadzieję, że będzie możliwość nagrać tam, ale zobaczymy. Very good time as you did last time when you were up in the in the boardroom. Yeah, that was a really long. That's why I put so many chairs out for you. Well, they had quite a few up there then. Maybe they'll have them this time too. So the next month meeting gonna be big. Is it? Because this is gonna be the election. Okej, okay, więc kim jesteś? Nazywam się Waldemar Binicki i zostałem wybrany przez Amerykanów polskiego pochodzenia prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej w Wisconsin. Jesteśmy w tej chwili w budynku Polskiego Centrum w Wisconsin. To jest oryginalny Kossak. I właśnie mieliśmy spotkanie i Dawid został przedstawiony na tym spotkaniu. Dawid teraz trzyma kamerę i robi ten film. I mieliśmy bardzo dużo ciekawych spraw. Będziemy w tej chwili walczyć i wysyłać
listy do senatorów i lokalnych przedstawicieli władz amerykańskich mówiących o poparciu dla zniesienia wiz dla Polaków. Mhm. Dla moich widzów to na pewno jest najbardziej ciekawsze. Tak, no bo to jest w tej chwili taka sytuacja, że jesteśmy chyba w historii tej całej sprawy najbliżej tego, żeby móc te wizy w końcu znieść. I w całych Stanach Zjednoczonych Kongres Polonii Amerykańskiej w każdym stanie jak gdyby ma ten sam cel w tej chwili i przy 10 milionach Amerykanów polskiego pochodzenia w całych Stanach Zjednoczonych to jest olbrzymia siła. Także senator Mikulski z Maryland jest zaangażowana w tą sprawę. Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej w Chicago, pan Spula, jest również zaangażowany w tą sprawę. Co jeszcze? No, z lokalnych spraw w marcu teraz pokazujemy Bitwę Warszawską na Uniwersytecie. Współpracujemy z Instytutem Spraw Międzynarodowych i przez nich właśnie robimy te prezentacje. Będziemy mieli pod koniec marca kolejne wybory. Mam nadzieję, że może Dawid zostanie wybrany też na jakąś funkcję, bo potrzebujemy młodych ludzi. Ja jeszcze co prawda nie mam 50 lat, ale taka jest mniej więcej średnia wieku. Powiedziałeś coś bardzo ciekawe na spotkaniu, że jeden z 10 osób Wisconsin ma polskie pochodzenie? Tak, to jest bardzo ciekawe, że w Wisconsin mamy bardzo dużą populację Amerykanów polskiego pochodzenia. Co 10 osoba w Wisconsin ma polskie pochodzenie. Ale nic się nie dzieje. Mhm. Nic, ci ludzie na ogół nie znają ani języka polskiego, ani polskiej historii. My oczekujemy też od polskiego rządu wsparcia w tej sprawie. Ponieważ na dwóch uniwersytetach mamy w tej chwili polskich profesorów, którzy wykładają język polski, ale oni wkrótce przejdą na emeryturę. Mm-hmm. Mm-hmm. Co się stanie z tymi pozycjami? Tak, i chcielibyśmy bardzo ważna uzyskać sprawa. Właśnie też poparcie rządu polskiego, aby na tych uniwersytetach w dalszym ciągu sprawy polskie były reprezentowane. Mhm. To jest bardzo ważna sprawa. Nie mamy żadnych polskich programów. Każda organizacja tutaj w Wisconsin, jest tych organizacji dużo, ale są to małe organizacje, które w skali Wisconsin praktycznie pojedyncze nie mają żadnego znaczenia. Także my w tej chwili chcemy doprowadzić do tego, żeby Kongres stał się właśnie taką platformą porozumienia, żeby na bazie naszej platformy było możliwe realizowanie projektów, polskich projektów mm-hmm. edukacyjnych, na przykład dowiedz się coś o swoim pochodzeniu. Mm-hmm. Pierwszy krok, naucz się języka polskiego, albo chociażby kilku przyzwoitych słów w języku mm-hmm. polskim. No i to wszystko. Pozdrawiam wszystkich serdecznie w Polsce. Ja osobiście jestem z Bydgoszczy, urodziłem się tam, wychowałem. Teraz zapuściłem korzenie troszkę w Milwaukee, ale chętnie zawsze wracam co roku na wakacje do Polski. I utrzymuję. Mój syn Daniel Kazimierz zaczyna mówić po polsku. Mam nadzieję, że kiedyś będzie mówił tak świetnie po polsku jak Dawid. I moja żona zresztą, która jest Amerykanką, też świetnie mówi po polsku, także sądzę, że będziemy mogli tą wiedzę naszą polską i nasze polskie dziedzictwo przekazywać na naszym dziecku. I o to w sumie chodzi. Dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.